Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Spotykamy się na polach gospodarstwa rodziny pana Józefa Siatkowskiego. Zrobimy dla Państwa ocenę aktualnej sytuacji w polu, czyli zobaczymy sobie pszenicę, rzepak i jęczmień ozimy. I zapraszam do Adama Szepieli, który dla nas właśnie przygotował materiał wypreparowany z roślin pszenicy, właśnie na której tutaj stoimy. Zapraszam. Cześć Robert. Servus. Generalnie tak, mamy tutaj wypreparowane rośliny już. Kłoska z liściem flagowym, liść podflagowy, liść trzeci, czwarty i piąty liść wychodzący. To jest ten liść, bo on jeszcze nie wysunął się. Dokładnie. Języczek. Dokładnie. A szósty liść jest w pełni wysunięty, bo mamy języczek i ostrogi wysunięte. Na ten termin, na tego 18 marca, mamy przyspieszenie, bardzo duże przyspieszenie wegetacji. Robert, ile to może być mniej więcej tygodni w stosunku do roku? Na pewno 3 tygodnie. 3 tygodnie gdzieś, prawda? Na pewno 3 tygodnie. Sprawdziliśmy, jaka jest faza rozwojowa. W tym momencie mamy fazę rozwojową BBCH31, czyli jest faza pierwszego kolanka. No i teraz pytanie, co powinniśmy robić? Czy powinniśmy robić ten zabieg, czy powinniśmy czekać, czy powinniśmy zlekać? I to jest takie w sumie najważniejsze w tym momencie. I Robert, jakie byłyby Twoje zalecenia? Znaczy kluczowy problem to jest, mamy sytuację aktualną i załóżmy zrobimy sobie tą ocenę za chwilę już tak do końca, czyli kwestia fazy już mamy za sobą, bo widzimy wyraźnie, że jest to 1 cm wyniesienia długości po prostu pierwszego międzywęźla, czyli od węzła krzewienia do pierwszego kolanka, czyli jest to idealny moment do podejmowania różnego rodzaju akcji, zaraz sobie o tym powiemy. Natomiast następna rzecz to oczywiście, jakie choroby występują. I następna historia, jesteśmy o 3 tygodnie do przodu w wegetacji. I tu chcę zaznaczyć, że to nie jest przyspieszenie w sensie, że zboża rosną szybko, że oziminy rosną szybko, tylko że fazy zaawansowania wzrostu mamy w stosunku do poprzedniego roku o 3 tygodnie szybciej, ale rośliny generalnie w tych warunkach pogodowych rosną powoli. To jest bardzo ważna teraz informacja, bo to jest zaleta. Nie ma szybkiego tempa wzrostu, tylko sobie rosną powoli. I następna rzecz, prognoza pogody. Czyli dzisiaj, jak patrzymy, proszę Państwa, na prognozę pogody, mamy temperatury, jak widzimy, maksymalne. Dzisiaj 17, jutro 16, 13, 6, 6, 8. Czyli w ciągu dnia generalnie wegetacja będzie. Natomiast w nocy, proszę zwrócić uwagę, 1, 4, 8, 3, minus 4, minus 5, minus 5. No właśnie, mamy pogodę jaką mamy. Mamy teraz mniej więcej około 14 stopni. Wiemy, że mamy mieć przymrozki za kilka dni. Robi zabieg czy nie robić? Z perspektywy rolnika, który wjeżdża traktorem z opryskiwaczem w pole, czyli musi mieć warunki techniczne do wykonania zabiegów. I z drugiej perspektywy, jakie są wymagania do działania preparatów, to dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień jest idealny do wykonywania zabiegów regulacyjnych. Dlaczego? Bo mamy temperatury powyżej 10 stopni, czyli rewelacyjne warunki. Proszę zobaczyć, wiatru praktycznie rzecz biorąc nie ma, jest bardzo słaby wiaterek. Słoneczko jest, można powiedzieć, delikatnie zachmurzone niebo, czyli nie ma bardzo mocno operującego światła. Czyli dzisiaj i jutro będą idealne warunki do wykonywania zabiegów. Dlaczego dzisiaj i jutro, a nie czekać na kolejne ocieplenie po przymrozkach? Bo mamy już 1 cm. pierwszego międzywęźla, jak dzisiaj zastosujemy preparat, to on wejdzie w roślinę i będzie działał. Czyli nawet jak przyjdzie ochłodzenie, przyjdzie przymrozek, to substancja aktywna będzie już w roślinie. I kolejne ocieplenie, to my się nie będziemy zastanawiać, czy będzie można wjechać w pole, czy będzie wiatr, czy będzie padało, tylko preparat już będzie działał. Preparaty typu modus czy fungicydy, które na dzisiaj są zalecane w zbożach, są bezpieczne. Bo te reakcje, które rolnicy od wielu lat obserwują, są związane nie z tym, że jest regulator zastosowany czy fungicyd, tylko są związane z reakcją rośliny na stres. Czyli przymrozek powoduje, że niektóre odmiany lekko żółkną, robią się seledynowe. Inne natomiast odmiany pszenicy są intensywnie zielone. Dla nas jest to sygnał, że o tym, że pszenice zmieniają zabarwienie, czyli reagują fizjologicznie na stres, decyduje specyfika odmiany. Jeżeli odmiana jest odporna na stresujące warunki, nie zobaczymy nic. A są odmiany, które są wrażliwe, bo są słabiej owoskowane, one nam pokażą, że jest problem. Dlatego namawiam wszystkich, żeby te zabiegi były robione
miarę możliwości jak najszybciej, spełniając oczywiście wymogi, natomiast nie kierowali się tym, że będą przymrozki. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przymrozki były i będą. Gdybyśmy chcieli mieć taki okres na wiosnę, żeby się dało zrobić zabieg, no to byśmy się co roku spotykali i ciągle byśmy mieli ten sam problem, że się nie da zrobić zabiegu. A kluczową rzeczą jest to, żeby mieć wpływ na wzrost pierwszego międzywęźla, bo ono ma być pogrubione. Czyli im później zrobimy, możemy więcej stracić w tym momencie. Dokładnie. A koszty ponosimy te same. Dokładnie. To jeszcze jedna kwestia. Wspomniałeś o modusie. Jaki modus? Bo jest ich kilka obecnych dostępnych na rynku. I jaka dawka? Na ten moment można skorzystać z dwóch naszych produktów, bo można skorzystać z modusa 250C i modusa Flexi. Oczywiście jeden i drugi preparat w dawkach, które zagwarantują nam wzmocnienie podstawy źdźbła i zmniejszenie wysokości rośliny. Taki cel jest tego zabiegu. Dlatego nie możemy się z nim spóźnić. Z kolejnym tematem nie są choroby. Żeby omówić choroby, musimy się przejść i zobaczyć, jakie choroby są w tym momencie w łanie. Skupimy się na początku na chorobach podstawy źdźbła, a natomiast następnie zobaczymy sobie choroby liści. Także chodźmy. Widzimy piękne objawy dwóch jednostek chorobowych, bo jest i łamliwość, i fuzaryjna zgorzel. Proszę popatrzeć, tu widzimy przebarwienie ciągnące się od węzła krzewienia wzdłuż pochwy liściowej do góry. Tutaj bardzo podobna sytuacja, tylko dużo mniej zaawansowana. Proszę popatrzeć, tutaj piękna plama łamliwości, czyli jak ja to mówię, na granicy ziemia-powietrze, od dołu jasno, u góry jasno, a plama w środku. Czyli to jest typowa łamliwość. Tu proszę zwrócić uwagę, że jest kolejna plama łamliwości powyżej. Dobrze, czyli mamy teraz problem. I kolejne pytanie. Robić teraz zabieg? Poczekać? Opóźnić go, Robert? I czy co byś zrobił? Znaczy na dzisiaj, w związku z tym, że mamy fazę pierwszego kolanka, idealnie. Na dzisiaj mamy zaawansowaną łamliwość, bo widzimy, że jest na pierwszej pochwie liściowej i widzimy, że jest na drugiej pochwie liściowej. Tak jest już. Czyli oczywiście, że to nie jest jakaś bardzo duża presja, to co widzimy w polu, tylko że my nie wszystko jesteśmy w stanie ocenić wzrokiem. Gdyż łamliwość ma to do siebie, że daje objawy albo ich nie daje. Tu akurat mamy z objawami. Mamy również fuzaryjną zgorzel, czyli tutaj preparat Unix idealnie na ten moment zaaplikowany się sprawdza. Jaka dawka Unixu? 0,6 kg to jest to, co jest zalecane przez firmę. I to w sumie jest to taka dawka z dużym zapasem, żeby rozwiązać problem łamliwości i jeszcze wzmacniać dodatkowo działanie na choroby liści. Tą tkankę musimy zachować zdrową, ale żeby tak się stało, to nie można opóźniać zabiegu, bo jak będziemy opóźniać zabiegi, no to jest kwestia porażenia kolejnej pochwy liściowej. Czyli zabieg tak, nie? Czyli tutaj już mamy, że tak powiem, tą pochwę, która jest na porażona, jedna, druga. A tą musimy zabezpieczyć. I tą musimy zachować, żeby czyli była zdrowa. Tutaj też analogicznie jak w przypadku regulacji, im późniejszy zabieg, to też możemy stracić w tym momencie. Też możemy stracić, bo nie osiągniemy pełnej skuteczności, bo jeżeli grzybnia przerośnie nam głębokość źdźbło, to żaden preparat już jej stamtąd nie wycofa. Zaraz sobie poszukamy choroby liści. Dokładnie. Choroby liści, zobaczymy sobie, jakie mamy tu objawy. O, na liście tutaj, widać, ale zobaczmy. Tutaj może widzimy, że jest takie jasno brązowawe, żółtawe, jeszcze w tej chwili przebarwienie. Może wyrwimy, tą roślinę będzie łatwiej to pokazać też. Tylko jeszcze poszukam, czy coś jeszcze jest. Wiesz? Tak, już jedna strona, druga strona. No to odchylając, wtedy widzimy, co się dzieje na podstawie źdźbła. Tą sobie wyjmijmy. Tu proszę zobaczyć, jest właśnie plama mączniaka, ta pierwsza, która jest na zgięciu. Teraz następna, która już jest na palcu, to właśnie będzie już plama septoriozy. Tu możliwe, że kolejne, a tu mamy mączniakowe. O, tutaj jeżeli... Tu proszę popatrzeć idealnie na tym. O, proszę zwrócić uwagę, w czekaj w cieniu. Tutaj jest naprawdę dużo, ale to zwłaszcza na tych najstarszych liściach, bo, bo oczywiście te najmłodsze są zdrowe, natomiast najstarsze liście tutaj, że tak powiem, wiadomują tym mączniakiem prawdziwym. Również jest problem z rdzą brunatną, może nie taki duży, ale gdzieniegdzie te skupiska można tutaj odnaleźć. Pojedyncze plamki są znajdowane, takie właśnie z wysypującymi się zarodnikami. O, tutaj chociażby na szczycie mamy taką plamkę. Tak, czyli generalnie na tym liście tutaj mamy problem z mączniakiem prawdziwym i rdzą. Na innych liściach występuje subteroza liści.
Czyli tutaj pytanie, ale może też już odpowiedź, która sama się nasuwa. Skoro decydujemy się na zabieg regulacyjny, skoro się decydujemy na zabieg Unixem, to również powinniśmy się zdecydować w tym momencie na zabieg, żeby zwalczyć choroby nalistne, takie jak mączek prawdziwy, septoriozy, irdze, brunatum, które tutaj występują. I tutaj, Robert, jakie są nasze zalecenia? Tu mamy znowu właśnie taką sytuację, że rolnik się obawia, że będą przymrozki, że preparat nie zadziała. W ogóle data jest dla nas zaskakująca, no bo 18 marca, no mało, tak, żeby przybliżyć, mało kto pryskał. W zeszłym roku zabiegi tutaj, Robert, były robione, jeżeli chodzi o pierwsze kolanko, to było w okolicach połowy kwietnia. Połowa już, kwietnia, prawda? Dokładnie, to także były pierwsze zabiegi. Także to jest to, 3 tygodnie są przesunięte zabiegi wstecz. Czyli tutaj kolejne pytanie, ale w sumie odpowiedź sama się już nasuwa. Czy powinniśmy robić zabieg? Uważam, że tak, skoro się decydujemy już tutaj na zabieg Unixem, skoro się decydujemy na zabieg regulacyjny, to oczywiście tutaj również zabieg, który ma ochronić tam liście, powinien być wykonany. I Robert, tutaj jakie są nasze zalecenia, jeżeli chodzi o zabieg na pierwsze kolanko? Na ten moment TurboPak doskonale się wkomponowuje to zapotrzebowanie, jakie jest, no bo potrzebujemy mieć bardzo mocną i interwencyjne właśnie działanie na mączniaka, bo widzimy, że ten mączniak jest dość obfity na tych dolnych liściach. Tak. I działanie interwencyjne właśnie morfoliny, fenpropidyny, tutaj idealnie po prostu nam pasuje. Poza tym mamy jeszcze rdze i septoriozę paskowaną liści, uzupełniając oczywiście, bo jest, mamy to oczywiście w naszym rozwiązaniu, czyli połączenie preparatów z metkonazolem daje nam jak gdyby zabezpieczenie właśnie przed septoriozą, wzmocnienie działania na septoriozę, czyli w sumie powiązanie tych trzech substancji aktywnych na dzisiaj jest kompletne. No, warto... Jest kompletne, bo mamy mączniaka, działanie profilaktyczne interwencyjne, mamy septoriozę, mamy rdzę brunatną, mamy fuzaryjną zgorzel i mamy łamliwość. Tutaj bardzo ładnie widać wszystkie jednostki chorobowe w działaniu. Czyli wszystkie, jakby, że tak powiem, problemy czy tematy byśmy mieli domknięte poprzez zastosowanie tego rozwiązania. Warto jeszcze wspomnieć tutaj o fenpropidynie, że tak jak Robert wspomniał, że ma bardzo dobre działanie interwencyjne. Jedno z lepszych, jak nie najlepsze działanie interwencyjne, jeżeli chodzi o substancje aktywne w tym momencie dostępne na rynku, to fenpropidyna też w połączeniu z metkonazolem działa, produkty te działają synergistycznie, czyli fenpropidyna przyspiesza wchłanianie metkonazolu w roślinę, w tym mamy lepszy zabieg, skuteczniejszy, lepszą ochronę liści, jeżeli chodzi o choroby. Z perspektywy techniki zabiegu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nam zależy na tym, żeby preparat teraz przez te wszystkie górne liście i przez ten gęsty łan, który tutaj widzimy, dotarły do tych dolnych liści, na których właśnie jest, po pierwsze są choroby podstawy źdźbła, a następnie mamy choroby liści, które właśnie tu tworzą taki, taki przyczółek wchodzenia na wyższe partie rośliny. I teraz, żeby dotrzeć do tego przyczółka, żeby nie pozwolić zaistnieć mączniakowi w tych dolnych partiach rośliny, to musimy zastosować przynajmniej 200 litrów cieczy roboczej, starać się ten zabieg robić na tyle precyzyjnie, żeby właśnie ciecz robocza dotarła do tej strefy rośliny. Tutaj musi się znaleźć. Jeżeli znajdzie się tylko na górnych częściach, to wtedy będziemy mieli problemy ze skutecznością preparatów. Czyli generalnie powinniśmy zwiększyć ilość wody. Czyli musi być to przynajmniej 200 litrów wody. Tutaj mamy bardzo ładne właśnie objawy łamliwości, które wymagają już zwalczania. O, tutaj następne, proszę zobaczyć. A Robert, a ja mam do Ciebie pytanie jeszcze, zobacz, tutaj mamy taki liść pofałdowany. Może będziesz wiedział, taka ciekawostka, co tutaj się stało? No proszę Państwa, 2 dni temu był przymrozek. I to jest właśnie takie pofałdowanie wynikające z bardzo szybkiego na ten moment wzrostu tej części rośliny i występujące pewnie minus 4, minus 5 stopni takie deformacje rośliny spowodowało. Nie jest to nic groźnego, jest to, tak jak powiedziałeś, ciekawostka. Dobra, czyli wiemy już, żeby robić w tym momencie zabieg regulacyjny, ponieważ mamy fazę WBCH31 i nie ma co czekać. Natomiast kolejne pytanie jest takie, ponieważ to pytanie się często, że tak powiem, też zdarza na naszych konferencjach. Mamy problem albo występuje zachmurzenie. Robi zabieg czy nie robi zabiegu? Proszę Państwa, to co Syngenta od wielu lat mówi,
że im bardziej warunki pogodowe sprzyjające dla wzrostu rośliny, tym regulator lepiej działa. Czyli jeżeli pokazywaliśmy w historii, że zachmurzenie ogranicza fotosyntezę, no w związku z tym rośliny będą wolniej rosły, ale to wcale nie znaczy, że regulator nie będzie działał. Jest podstawowa zasada. Regulator działa tam, gdzie roślina rośnie. Jak roślina nie rośnie, to nie działa. Jak wolniej rośnie, to słabiej działa. Jak mocniej, szybciej rośnie, to mocniej działa. To jest wszystko sprzężone z fizjologią rośliny. Preparaty nie robią żadnych cudownych rzeczy. One po prostu oddziaływają na fizjologię roślin. A w związku z tym, im szybsze tempo, tym mocniejsze działanie. Dzisiaj nam zależy na tym, żeby wzmocnić podstawy źdźbła i dlatego zachęcamy rolników, żeby robili zabieg jak najszybciej. Dlaczego? Bo dzisiaj każdy milimetr przyrostu pierwszego międzywęźla jest pod wpływem działania tychże zaaplikowanego naszego chociażby modusa, czy modusa flexi, ale również pod wpływem przymrozków, które są. No bo przymrozki będą też hamować tempo wzrostu. Dlatego nie obawiać się przymrozków, robić zabiegi, bo chcemy mieć pewność, że podstawa źdźbła będzie gruba, czyli będzie mocna. Czy dzielić dawkę modusa na dwie i robić na przykład teraz i potem poczekać, zrobić później ten zabieg, czy zrobić całą dawką zabieg? Moim zdaniem lepiej jest dzielić dawkę, czyli teraz załóżmy dać 0,3 w fazie 31, a potem praktycznie biorąc do fazy 37 czy nawet 39 dwie setki modusa. Lepiej tak zrobić. Dlaczego? Bo my dzisiaj dzieląc dawkami nie wiemy, jaka pogoda będzie za 3-4 tygodnie. Jeżeli się będzie pogłębiała susza, a na razie te opady deszczu, które są, to zabezpieczają potrzeby wodne roślin, można powiedzieć, przy dobrym układzie do końca kwietnia. I teraz, jeżeli pojawią się deficyty wody, to my tak naprawdę tą drugą dawkę albo zastosujemy bardzo późno, kiedy wreszcie spadnie jakiś deszcz, albo w ogóle jej nie zastosujemy, bo jeżeli będzie totalna susza, to drugi zabieg będzie wykluczony. Natomiast w układzie, kiedy my wykonujemy pierwszy zabieg, czyli zabezpieczamy podstawę źdźbła, robimy, żeby była gruba i mamy wpływ na zmniejszenie wysokości rośliny, to drugi zabieg tak naprawdę będzie przede wszystkim zmniejszał wysokość rośliny. I taki jest jego cel. A jest to szczególnie ważne na plantacjach, gdzie jest intensywna produkcja pszenicy. Bo tam my te dawki musimy dopasować, te dawki stosowanych regulatorów musimy dopasować do aktualnie istniejących możliwości. Bo jeżeli przyjdzie susza, no to nie będziemy stosować regulatorów totalnej suszy. Natomiast jak przyjdą deszcze, no to trzeba zrobić drugi zabieg, który ograniczy nam wysokość roślin. Temat regulacyjny mamy zamknięty. Przejdźmy teraz, zobaczmy choroby, jakie są tutaj w łanie i zobaczymy, jaka jest sytuacja aktualnie. Czyli wykonaliśmy ocenę w tym momencie na pszenicy, która była siana wcześniej, ale teraz będzie inna sytuacja, ponieważ pójdziemy na pole, gdzie pszenica była wysiana później. Zobaczymy, jak tam wygląda aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o stan rozwojowy rośliny i jak wyglądają tam choroby. Czy są i w jakiej ilości? Czyli tutaj mamy pszenicę z 20 września, to jest właśnie ten wczesny termin, a pojedziemy sobie zobaczyć, jak wygląda kolekcja odmian firmy Syngenta posiana 15 października. Idziemy. Zapraszamy. Jak sobie popatrzymy na pole, to ta pszenica jest mniej zaawansowana rozwojowo niż na poprzednim polu. Ale Robert, co my tutaj mamy w takim razie? Tu mamy kolekcję odmian. Akurat jesteśmy na galeriście, następnie jest Delava, Rorofino, Yukon. I tutaj widzimy miniaturkę kłosa z kolejnymi liściami. Widać wyraźnie, że wyniesione już dobre 3 mm ponad węzeł krzewienia. Tu, gdzie trzymam, to jest właśnie węzeł krzewienia. Mamy 3 mm, czyli faza strzelania źdźbło już się zaczęła. Czyli w tym momencie mamy fazę strzelania w źdźbło i podobnie jak na poprzedniej plantacji, Robert, takie zalecenia. Czy byś już tutaj wykonywał zabieg regulacyjny? Poczekamy. Znaczy tu już można. Okay. Tu już można. Mhm. No tutaj generalnie jest taka sytuacja, że tak jakbyśmy mieli, pomimo tego, że ten siew był późniejszy, to tego mączniaka jest tutaj troszeczkę więcej. Proszę popatrzeć tutaj na ten liść na końcu, zaraz go odsłonię. Mhm. Tutaj będziemy mieli też mączniaka, widać bardzo ładne takie poduszeczki. Tu widzimy, proszę zobaczyć, bardzo ładną rdzę,
o, tu w tym miejscu ta plamka, to jest właśnie plamka rdzy brunatnej. I tu będzie bardzo duże ryzyko występowania fuzaryjnej zgorzeli. I też widzimy właśnie, że te takie ciemniejsze plamy zaczynają się od węzła krzewienia. Są one tutaj właśnie widoczne, takie już przebarwienia. Nie jest to idealnie biała powierzchnia pochwyliściowej źdźbła. Natomiast tak, tutaj faktycznie na tych odmianach wysianych później tej septyrozy jest troszeczkę mniej. Tutaj też jest właśnie fuzaryjna zgorzel. No i łamliwość i fuzary na zgorze też tutaj się pojawiają. I tutaj mamy, można powiedzieć, jeśli chodzi o aplikacje różnego rodzaju rozwiązań, to mamy bardzo podobną sytuację jak na tej bardzo wcześnie posianej pszenicy, bo pomimo tego widzimy jeszcze międzyrzędzia, czyli łan nie jest zwarty, tak jak w przypadku poprzedniej plantacji, to fazy rozwojowe mówią nam, że pszenica już skończyła się krzewić. Czyli jeszcze 3 tygodnie temu obserwowałem, że ta pszenica się jeszcze krzewi. Na tym etapie krzewienie się już skończyło. Czyli pozostało nam tutaj kondycjonowanie rośliny, zastosowanie modusa i zastosowanie Uniksu z turbopakiem. Czyli kompleksowe rozwiązania do ochrony pszenicy ozimej i do regulacji pszenicy ozimej. Obok tutaj rośnie jęczmień, także zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na jęczmieniu. Chodźmy. Czy jęczmień ozimy był siany 20 września, czyli był siany przed tamtą wczesną pszenicą. Na razie sobie zaobserwujmy, jak wyglądają pojedyncze rośliny. Widzimy, że generalnie są bardzo mocno rozkrzewione. Odnośnie chorób, to tutaj również mamy problem z promistością siatkową. Tu mamy taki klasyczny przykład właśnie objawów chorobowych. Tutaj mamy te takie pomarańczowe plamki, to mamy oczywiście problem z rdzą. Jęczmienie. Dokładnie, natomiast tutaj obok tych plamek są takie białe przebarwienia. Właśnie są to zbite strzępki grzybni, jest to mączek prawdziwy. No i również tutaj mamy plamistę siatkową. Nie ma może jeszcze jest tak za wiele jak mączeka prawdziwego i rdzy, ale też tutaj już widać, że z tą chorobą może być problem. Bardzo duże porażenie rdzą w tym roku, wyjątkowe. I dlatego w jęczmieniu ochrona powinna wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście przed nami jeszcze wegetacja, także trzeba pamiętać o tym, że w jęczmieniu także obowiązuje ochrona chorób podstawy źdźbła, dlatego trzeba robić lustrację. To właśnie co w tej chwili robimy. Dobrze, czyli generalnie jeżeli mamy problem na naszych plantacjach z łamliwością podstawy źdźbła, to zalecamy tak. Na łamliwość podstawy źdźbła Uniks w dawce 0,6 kg na hektar. Do tego należy dołożyć tern w dawce 0,4 litra na hektar, jeżeli chodzi o zwalczanie mączniaka prawdziwego. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe choroby, jak właśnie plamistę siatkową czy rdzę, tutaj doskonale spisuje się Amistar w dawce 0,5 litra na hektar. Natomiast jeżeli mamy tylko i wyłącznie problem z chorobami nalistnymi, nie mamy problemu z łamliwością podstawy źdźbła, to zalecamy tern w dawce 0,4 litra na hektar, Amistar w dawce 0,5 litra na hektar i możemy tutaj jak najbardziej dołożyć triazol w dawce 0,5 litra na hektar. My zalecamy tutaj tebukonazol 250. Który doskonale pasuje w układzie, kiedy na przykład jest tylko fuzarium na podstawie źdźbła, nie ma łamliwości, mamy choroby liści. Doskonałe rozwiązanie. Dokładnie, czyli mamy takie dwa rozwiązania w zależności od tego, co mamy na polu. Także warto pójść na pole, zobaczyć, jaką mamy przede wszystkim fazę rozwojową, jaki mamy problem z chorobami i dopiero wtedy przyjąć strategię, co robimy, kiedy robimy i czym robimy. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o regulację, zalecamy w tym momencie tutaj modus 250 EC w dawce 0,5 bądź 0,6 litra na hektar. 0,6 to taka mocniejsza dawka, jeżeli byśmy mieli tą fazę bardziej, że tak powiem, zaawansowaną. Jeżeli ta faza jęczmienna jest mniej zaawansowana, to tą dawkę możemy troszeczkę tutaj ściąć i pójść w stronę 0,5 litra na hektar. Często rolnicy mają takie pytania, czy dzielić dawkę regulatorów w jęczmieniu ozimym. W sytuacji następującej, kiedy mamy bardzo szybkie tempo wzrostu, czyli kończy się zima i od razu mamy, były takie lata, że już w sumie to nawet było typowe lato. To wtedy to wszystko, co powiedział Adam, jest rewelacyjnym rozwiązaniem, bo wysoka dawka, szybkie tempo, intensywne tempo wzrostu doskonale reguluje tempo wzrostu jęczmienia, czyli buduje nam również mocną podstawę źdźbła. Natomiast w układzie, który
w tej chwili tak praktycznie rzecz biorąc nas dotyczy, bo dalej mamy wolne tempo wzrostu, bo są przymrozki w nocy, są ochłodzenia w nocy. To, cośmy mówili sobie na samym początku. W związku z tym warto byłoby pomyśleć o podzieleniu dawki, czyli dać 0,4 lub 0,3 i potem dołożyć do 0,6, jak już zrobi się cieplej. To jest kwestia, może być 10 dni, wejście z drugą dawką, żeby wzmocnić działanie zmniejszające wysokość rośliny, żeby to nam po prostu za bardzo nie uciekło. Pójdźmy teraz dalej tam w stronę rzepaku i zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja rzepaku. Czyli zapraszamy na rzepak ozimy. Mamy tutaj 10 odmian rzepaku ozimego. W tej chwili stoimy na odmianie SY Florida. Jeżeli sobie popatrzymy taki po horyzoncie, że tak powiem, to widać wyraźnie, że jest to najbardziej zaawansowana na dzisiaj we wzroście odmiana. Są już odsłonięte pąki kwiatowe. Jak na ten czas. Jak na ten czas, to jest po prostu coś niesamowitego. Bo tak jak na początku sobie mówiliśmy, 18 marca, to nawet miesiąc do przodu jesteśmy. To w tym momencie tak. W fazach rozwojowych. Widać już pierwsze pośpiechy rzepaku, czyli to tutaj następne. Czyli mamy taką sytuację, że to kwitnienie, ta zapowiedź kwitnięcia już jest. Czyli może być kwestia przyszłego tygodnia, góra do 10 dni, że ten rzepak będzie kwit, bo mamy cały czas w pamięci prognozę pogody, która mówi, że będą przymrozki w nocy. Czyli będzie powolny, stopniowy wzrost rzepaku. Jednym z takich, można powiedzieć, na dzisiaj ważnych momentów jest ocena nalotu szkodników, czyli mówimy tutaj o chowaczach lub słodyszku. Mamy tutaj wystawione od 5 dni naczynie żółte. Zobaczymy sobie, jak to wygląda w naczyniu żółtym. Czyli... Proszę zobaczyć, jak wygląda na dzisiaj nalot chowaczy. Proszę zobaczyć, że mamy praktycznie biorąc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk, które naleciało. Naczynie żółte pokazało, co się złapało. Praktycznie rzecz biorąc na dzisiaj, jeżeli się przejdziemy przez ten rzepak i zaraz to zrobimy i zobaczymy, ile jest, jak duży nalot jest dzisiaj chowacza, to ja bym to nazwał, że dzisiaj to jest apogeum. Czyli wreszcie jest na tyle ciepło, że chowacza nie musimy szukać, tylko po prostu jest. On znalazł nas. On już nas znajduje. Mhm. Czyli fazę rozwojową na dzisiaj mamy odsłonięty pąk kwiatostanowy. Jesteśmy w najwcześniejszej odmianie z kolekcji Syngenta, czyli na odmianie SY Florida. Wyraźnie to widać. Jak wyglądają choroby? Czyli musimy sobie zajrzeć, proszę zobaczyć. Mamy tutaj bardzo ładną plamę suchej zgnilizny kapustnych, tutaj właśnie, a tu na końcu liścia mamy czerń krzyżowych. Ta czarna plamka taka. Czyli generalnie choroby na dzisiaj są na starszych liściach. To jest ostatnia chwila, żeby wykonać zabieg. My ten zabieg mamy już tutaj wykonany tydzień temu, czyli jesteśmy już po zabiegu regulacyjno-fungicydowym. Natomiast dzisiejsza sytuacja pokazuje, że koniecznie jak najszybciej trzeba wykonać zabieg insektycydowy. Czyli w tych układach pogodowych, kiedy mamy 13, 14, 15 stopni, idealnym rozwiązaniem jest karatezeon. Ale jeżeli chcemy mieć dłuższy czas działania, warto do karatezeon dołożyć preparaty oparte albo na fosfororganikach, czyli z grupy fosfororganicznych, albo z grupy pochodnych nikotynoidów, żeby mieć dłuższy czas działania. Jak na dzisiaj zbudowana jest roślina, więc widzimy bardzo ładnie wykształcony korzeń palowy, czyli taki, jak powinien być, sięgający głęboko. Wiemy, że różnie to bywało. To wskazuje na to, że warunki wilgotnościowe były w miarę sprzyjające właśnie do tego, żeby budować ten korzeń palowy w dół. Następna rzecz, jaką tu widzimy, jest część wzrostu jesiennego, czyli tu jest w okolicach 2 cm. Widzimy blizny po liściach, które rosły właśnie pod koniec jesieni, czyli to są liście, które zostały utracone właśnie w wyniku tego wzrostu jesiennego, czyli te wszystkie liście, które w pewnym momencie złapały przebarwienie w kolorze takim czerwonawo-fioletowym. I teraz proszę zwrócić uwagę, gdzie zaczynają się rozwijać pędy boczne. 3-4 cm do 5 cm od szyjki korzeniowej, czyli w sumie na dzisiaj rośliny się fantastycznie wyregulowały tym powolnym tempem wzrostu. Widać, że tkanka jest przerośnięta tutaj, czyli widać, że tutaj choroby grzybowe również wchodzą na te rośliny. Proszę zwrócić uwagę, 18 marca, jak rozwinięte są
pędy boczne, jak jest rozwinięty pęd główny. Tu mamy w okolicach 20 paru centymetrów wysokość łodygi na dzisiaj. Oczywiście ona jeszcze jest poddana regulacji, bo jest tutaj zastosowany preparat Toprex w ubiegłym tygodniu i widzimy, że te pędy boczne są bardzo ładnie przygotowane do rozwoju. I jak myślisz, Robert, jak będzie z kwitnieniem i ten zabieg około kwitnieniowy, jak to będzie wyglądało? Czyli tutaj część planu jest, że tak powiem, zrealizowana, no bo zabieg fungicydowo-regulacyjny mamy zrobiony. Czyli rolnikom generalnie polecamy na dzisiaj wykonywanie tych zabiegów jak najszybciej. Jeżeli mają rzepak, pszenicę, jęczmień, to rzepak w tym momencie jest jako numer jeden. Drugi jest jęczmień, a trzeci pszenica. I tutaj oczywiście zabieg regulacyjno-fungicydowy oparty na Topreksie i Karatezeon jako insektycyd zwalczający nalot, który właśnie w tej chwili się odbywa. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień.